ale teraz czas. Uciekać. Maltael. Witam was, ja jestem Karwasz10, a to jest Diablo 3 Reaper of Souls. W ostatnim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, zabiliśmy i Władcę Kłamstw, i jego... Nie wiem, Straż Przyboczną, jeżeli tak można nazwać tą pajęczycę. Więc w dzisiejszym odcinku wyruszymy do aktu 4, ostatniego aktu podstawowej wersji Diablo. Więc bez dłuższego gadania zapraszam was do rozmowy z poruszczykiem Lavailem. Niesamowite zwycięstwo! Wiedziałem, że Asmodan nie może się z wami mierzyć. Gdzie Adria, Lea i Tyrael? W zbrojowni pewnie świętują. Powinnaś do nich dołączyć. A więc są w zbrojowni. Nie świętują, tylko czekają na nas, aż przyjdziemy, żeby złączyć żeby zniszczyć czarny kamień dusz. Krew. A to my to zrobiliśmy. Zapomniałem. Adrio! Kiedy postanowiłaś nas zdradzić? 20 lat temu wielka i straszliwa moc przywiodła mnie do Tristra. Lech Aidan, pierworodny syn Leoryka, pokonał tę moc i chciał uwięzić ją we własnym ciele. Mroczny wędrowiec. To właśnie diablo w nim ujrzałam i przysięgłam mu wierność. Teraz jego wielki plan się wypełni. Droga Leo. Deckard zawsze podejrzewał, że twoim prawdziwym ojcem był sam Diablo. A teraz, moja córko, będziesz mu służyć za naczynie. Jestem czymś więcej niż niegdyś. Siedmiu złych złączyło się we mnie w jedność. Jestem najwyższym złem. Adrio, moja wierna służebnico, dobrze się spisałaś. Możesz odejść. Czekaj na moje wezwanie. Nareszcie osiągnę cel, który zawsze mi umykał. Ostatecznie zniszczę królestwo Mikrosu. Jak ty, Ael, poleciał? Ale co tu się stało? Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale Adria nas zdradziła. I zamiast zniszczyć czarny kamień dusz, Połączyła wszystkie dusze najwyższych złych w nim zawarte w ciele Lei, która była córką Diablo, ponieważ jej ojciec, Aiden, był mrocznym wędrowcem z części drugiej, którego opętał Diablo. I historia robi się dość trudna, więc chyba skończę moje rozważania na tym, co powiedziałem. I uwaga, jest portal do niebios. Portal do niebios chyba powinien wyglądać inaczej. Dobra, niech wam będzie.
I jeżeli się nie mylę, to jest już wejście do aktu 4. Przypomnę, że ostatniego z podstawki, czyli zostały nam już tylko 2 razem z dodatkiem. No cóż, idziemy. Filmidło. Nawet w sercu nieba anioły mogą czuć strach. Imperius. I chyba włócznia władzy. Nie możesz się przede mną ukryć. Nieważne, w kogo się wcielisz. Ujawnij swą prawdziwą postać. Diablo. Ta muzyka. Mają rozmach. Naprawdę Blizzard tworzy najlepsze cutscenki do gier. Znaczy nie cutscenki, cinematiki. Zdradziła. Alea straciła duszę. Odrodził się w niej Diablo, najwyższe zło. Na rozkazy ma całą potęgę piekieł. Królestwo Niebios drży. Anioły nie mają szans w tym starciu. Ale my oczywiście mamy. Mogę doprowadzić wszystko do porządku. Zgładzić Diablo i jego zło. Raz na zawsze. Nie mam pojęcia dlaczego, ale... Prawa dziurka od nosa kompletnie mi się zapchała. Niepojęte, jak można było dokonać takich zniszczeń. I jedynie mogę oddychać lewą dziurką, która obok której znajduje się mikrofon. I przez to możecie słyszeć takie huczenie, jakby wiatr. Zobaczę sobie mapę. Ładna. Imperiusie, co się stało? Diamentowe wrota leżą strzaskane.
Anielskie zastępy są w rozsypce. Nawet ty przegrałeś w starciu z najwyższym złym. Niebiosa płoną! To twoja wina, Tyraelu! A ty tylko spójrz, do czego doprowadziliście! Wiem, co on czuje, ale mamy misję do wykonania. Dobra, Tyrael, gadaj, co się dzieje. Diamentowe wrota stały tu, odkąd światło po raz pierwszy padło na Królestwo Niebios. Teraz leżą w ruinie. Imperius ma rację. Jam jest tego przyczyną. Diablo to uczynił, nie ty! Zrobiłeś co w twojej mocy, żeby zapobiec tej katastrofie. Dawno temu, wraz z mymi pobratymcami, mieliśmy zadecydować o losie ludzkości. Oddałem ostateczny głos, który ocalił was od zagłady, a teraz ludzkość zrodziła najwyższe zło. Tyraelu, uwierzyłeś i zostałeś jednym z nas. Teraz musisz żyć jak śmiertelnik, z nadzieją i bez lęku. Ruszaj ze mną, albo zostań tu i rozczulaj się nad sobą, jeśli taka twoja wola. Twój wybór. Nie pojmujesz. Nadzieja zamilkła. Oj, jak nawet Tyrael zwątpił, no to się dzieje źle. To jest chyba najpiękniejsza lokacja, jaką na razie mogliśmy odwiedzić. Bo cóż jest piękniejszego od nieba? Spójrz na zniszczenie, do którego doprowadziłem. To ostatnia rzecz, jaką zobaczysz. Iskadu, zabij niewolenkę! O kurde. Nie boję się ciebie, Nefalenko. W tym Królestwie Wieczności znajdziesz jedynie śmierć. Wygląda trochę jak Diablo, tylko mniejszy. Ale jestem szybki. Nie mam dość tajemnej mocy. Armię piekieł splatują twoje zmłoki. Cienie pochłoną twoją duszę. Nie podchodź. Kurda. Bo cię zabiję gniewem, Boże, mi się skończy dzień dziecka. Kurde, znowu te cienie. Nie wiem, po co walę do nich z dezintegracji, skoro mam piorun seryjny. Tak, i to zrobię. Gini. Z każdą chwilą zbliżam się do ostatecznego zwycięstwa. A ja z każdą chwilą dostaję coraz lepszą broń, ale dobra, nowa wiedza. Starożytne zapiski mówią o demonach grozy jako ucieleśnieniu marzeń Diablo. Wyłaniają się z cieni, by nękać swe ofiary, a potem w cieniu znikają. Pewien Horadrim popadł w obłęd na sam widok jednego z nich. Do końca swych dni wrzeszczał opętańczo, próbując wydrapać sobie oczy. Straszne. To jest chyba Tyrael. Chodźcie, stwory! Niech powita was moja włócznia! Ale ty masz miecz. O, nowy anioł. Jestem Tyrael, Archanioł Losu. Moim obowiązkiem jest zapisywanie tego, co jest i co nastanie na zwoju losu.
Lecz ty, Nefalenko, o tobie zły nie wspomina. Twój los nie jest przesądzony. Zatem zapiszę moje przeznaczenie krwią Diablo. Będziesz stał i patrzył, jak płonie całe stworzenie, czy wolisz pomóc? Być może los można odmienić. Zatem prędko. Auriel, Archanioł Nadziei, została pojmana przez Rakanota, władcę rozpaczy. Uwolnię ją, a wtedy nadzieja powróci do niebios. No, mi się zdaje, że to chyba tak nie działa, ale okej. Przejdźmy przez świetlistą bramę. Miej się na baczności. Na każdym kroku czają się wrogowie. Spotkałem za życia wielu wojowników, lecz tylko garstka z nich mogłaby stawić czoła potędze opresora. Potwór ten góruje nad najwyższymi z barbarzyńców i dzierży oręż wykuty z piekielnej stali. Ostatni raz widziano te demony w trakcie najazdu Baala, kiedy to pozostawiły po sobie legiony zabitych. No, to się działo w trakcie dodatku do części drugiej. Spójrzcie, anioły nam pomagają. Po czym poznać anioła odróżnić anioła od archanioła? Archanioły mają jeszcze takie naramienniki na swoich skrzydłach. Co to jest? Nikt nie widział opancerzonych niszczycieli, odkąd Diablo został wygnany z płonącego piekła wiele stuleci temu. Niegdyś stanowiły trzon jego armii, królestwo władcy grozy, aż się od nich roiło. Lękam się, że jeśli Diablo wróci, spory te będą jego wysłannikami. Strasznie makabryczne wizje nam opowiada Kane z zagrobu. Naprawdę jestem smutny, że on nie żyje. Twój duch jest już wolny, aniele. Kurde. What is that? O dżinsowych pełzaczach często rozmawiają chłopi z Kanduras. Bestiami najczęściej straszy się niesforne dzieci, które nie chcą iść do łóżka. Według opowieści, pełzacze to na wpół ukształtowane pomioty piekielne, które wykluły się przedwcześnie. Są to dzikie i bezkształtne masy o niezaspokojonym apetycie na ludzkie mięso. Wcześniaki! Dobra, nic, nikogo się nie śmieje, nikogo nie dyskryminuje. Co tutaj się znajduje? Studnia. Tak długo stałem w tym jednym miejscu dla studni. Dobra. Strasznie nierówny poziom walki jest. Wygląda na to, że nie mogę jeszcze przejść. A, w ogóle nie możemy przejść. Najpierw idziemy w lewą mańkę. Pewnie nam potrzebny jakiś anioł do pomocy. To nie pewnie jakiś. Nie. To pewnie nie jakiś, tylko Archanioł Czystości. Piekielne zwałowisko zagradza mi drogę. Wiecie, tak sobie tylko myślę. Świetlny most. Kurde, pięknie tutaj. Mamy bijatykę. Kolejna broń legendarna? Nie? Coś mi się przewidziało. Dobra.
są ogrody nadziei. Czy my mieliśmy tutaj iść? O, wychodzi na to, że tak. O, anioł. Twój duch jest już wolny, aniele. Kolejny anioł? Te anioły przypominają mi Mass Effecta 1. Te słupy getów, na które nabijali ludzi, żeby robić z nich zombie. Ale tu ładnie. O, już widzę, że będzie boss fight, bo mamy taką ikonkę przy obrazku postaci. Uwaga, szynowcy, nie wierzy nerwalerko, ale padniesz na kolana przed naszym władcą. Diablo! Nie. Klony pomagać mi. Klony! Kurde. Moje armie przechodzą przez piekielne szczeliny. Niebiosa zostaną zniszczone na długo przedtem, nim dotrzesz do srebrnej iglicy. Fajnie. Na początku demon Rakanot służył Andarie, pani cierpienia. Czynił to krwawo i skutecznie, gdyż jego dotyk potrafi otworzyć wiele bolesnych ran. Był on również strażnikiem Izuala. Przez wiele lat anioł ten cierpiał katusze na równinach rozpaczy. Ostatnio jednak demon nieoczekiwanie opuścił swoje królestwo. No. Mamy wszystko? No to Auriele musimy uwolnić. Gotowe! Dziękuję ci, Nefalenko. Miałam nadzieję, że zwój losu się myli i harmonia raz jeszcze zagości w naszym królestwie. Teraz widzę, że cała nadzieja w tobie. Zerwałaś okowy rozpaczy. Dzięki memu błogosławieństwu pozbędziesz się zepsucia diabła. Poukrywał on szczeliny, przez które sprowadza swoje przeklęte sługi w to uświęcone miejsce. Musisz je zamknąć. Będę zaszczycony, moja pani. Diablo chciał doprowadzić do upadku niebios, ale zniszczyłam jego wysłannika i przywróciłam nadzieję. Sądziłam, że Tyrael się opamięta, ale on nadal się miota. Nieważne, muszę iść dalej i unicestwić piekielne portale Diablo. Dobra, no to w takim razie Dobra, tam. Lecimy dalej. Możemy już niszczyć? Jest. Choć poskramiacze zawsze byli potężnymi demonicznymi magami, to nieustannie dążyli do wzmocnienia swojej pozycji w krwawym królestwie piekieł. W tym celu pojmali rzeszę olbrzymich armadonów, a następnie przy pomocy tortur zmusili bestie do noszenia poskramiaczy na grzbietach. Spójnie, wierzchowiec i jego pan są niemal niepokonani. Kojarzę te bestie z dwójki. Właściwie wiele rzeczy można kojarzyć z dwójki. O kurde, gonią mnie. Nie można mnie powstrzymać. Mnie też nie. O kurde, tu się wieża zawaliła.
Nikt mnie nie powstrzyma. Ja tu jestem panna dzielni. Bardzo ciekawe. Nie no, dobra, Diablo, jak tam chcesz. Jest już wolny, Aniele. Musisz zamknąć piekielną szczelinę, zanim będziesz mogła przejść dalej. Aha. No super, ona tam nam otworzy przejście w tamtym miejscu później. Warto wiedzieć, gdzie będzie trzeba iść. Więcej aniołów. Ej, ale dostanę za to jakiegoś bonusa. Za uwalnianie tych aniołów. Spójrz na te ogrody. Wprost kipią piekielnym zepsuciem. Diablo jest bardziej wkurzający niż w dwójce. O wiele bardziej. Skład Rady Angiris. Wchodzi pięcioro archaniołów, władających Królestwem Niebios. To one ustalają prawa, których przestrzegać muszą pozostałe anioły. Każdy z archaniołów uosabia inny aspekt stworzenia w jego najczystszej postaci. Odwagę, sprawiedliwość, nadzieję, los i mądrość. Na razie nie poznaliśmy jeszcze tylko archanioła mądrości. Tego nie było w planie, co? Archaniołem odwagi jest Imperius, sprawiedliwości Tyrael, losu tamten bibliotekarz, który nam kazał uwolnić archanioła nadziei. Jeśli zniszczysz Oculus, wchłonie cię moja piekielna szczelina. Kurde, młotko bij jakiś. Co to było? Doskonale, Alenko. Plugawe sługi Diablo nie będą już mogły przejść tędy do Srebrnego Miasta. Pozostała już tylko jedna szczelina. No to super. Czyli piguś. To nie jedyna piekielna szczelina. Nie powstrzymasz napływu mych legionów. Nie ma mowy o jakichś problemach. Załatwię cię, jeszcze się przy tym w ogóle nie spocę. Idziemy dalej. Na nic twoja obrona. Co się dzieje? Nic nie może stanąć na mojej drodze.
Chyba będzie tędy szczelina. Widzę szczelinę? Nie. Czy ja powinienem tutaj wchodzić? Cześć. Super impreza? Mogę się przyłączyć? O kurde. Kurde, czas użyć skilli. A, fajnie. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Byli niegdyś ludźmi, prastarymi i wielkimi wojownikami. Lecz w duszy nie udźwignę każdego nic z więcej. Nich krył się mrok i Mefisto, władca nienawiści, wykorzystał tę skazę, by przeciągnąć ich na swoją stronę. Furia Mefista powoli wypaliła ich śmiertelne powłoki, czyniąc z Morlu piekielne zjawy nieznające bólu. Nie uniosę nic więcej. No, nie wiem, czy coś usłyszeliście z tego, co mówił Kane przez to moje podnoszenie przedmiotów, ale mam nadzieję, że zrozumieliście, o czym mówił. Dobra, zaraz będzie czas kończyć. Jeszcze tylko druga szczelina. O, super, nawet nie zauważyłem. Długie ostrza? Zobaczmy. Wszystko wypróbujemy oczywiście. Nałóżmy zaklęcie na broń. Widać, że mają większy zasięg te ostrza. I do tego wielkie damage mają. Jestem coraz bliższy zwycięstwa. Na światłość. Miałem nadzieję, że nigdy więcej nie ujrzę tego demonicznego plugastwa. Jakiego plugastwa? Aha, chodzi ci o piekło. Ciesz się, Templariuszu, dzięki mnie odwiedziłeś niebo. Jak ci to podoba? Nie zatrzymacie mnie, możecie nawet iść do domu już. Nie mogę podnieść już nic więcej. Jak ci się to podoba? Co jest? Przepełnione.
cię na strzępy! Templar już go rozwalił. Dokonałaś więcej niż się spodziewałam, ale nie ma czasu do stracenia. Szybko! Musisz ruszać do Srebrnej Iglicy. Dobra. Piekielne szczeliny są zamknięte, ale to nic nie znaczy! Wkrótce po niebiosach nie zostanie nawet ślad! Pewny siebie jest. Całe stworzenie należeć będzie do Królestwa Grozy. Ale my ich mieciemy. To się robi świetne. Tak powinien wyglądać hack and slash. Chociaż niektórzy wolą, żeby było trudno. Jak chcą trudno, to niech grają tak Dark Soulsa. Albo w Mario. O, tu jest armia. Kurde. Niestety. Kurzuch jest już wolny, Aniele. I co? Już widzę net cel. Ale niestety szliśmy w złą mańkę. Ta, a ja już nie wiem, którędy mam iść. A, chyba widzę. Tego nie było w planie, co? Diablo nie traci czasu. Demony opanowały to miejsce. Atakują niebo jak choroba. Powstrzymajmy je. Nie można mnie powstrzymać. Boss fight. Rozprawiano o robaczce ciemnej. Niektórzy wtedy sądzili, że owi, podobni do zjaw, drapieżcy, to manifestacja skoncentrowanej energii demonów. Inni zaś uważali je za duszy ludzi zdeprawowanych przez diablo. Demony te pływają w mroku niczym w wodzie, gotowe w każdej chwili zadusić niespodziewające się niczego ofiary. No,
Tyrael się znalazł. Tyraelu, ty żyjesz! I nigdy nie czułem się bardziej żyw. Nie możemy poddać się rozpaczy. Dzięki tobie uwierzyłem w możliwość zwycięstwa. Lecz musimy się spieszyć. W tej chwili Diablo podąża do Srebrnej Iglicy. Nareszcie to pojąłem. Twój rodzaj każdego dnia mierzyć się musi ze śmiercią i ciemnością, a mimo to znajduje w sobie odwagę, by kroczyć dalej. To zaszczyt być jednym z was. Dobra. Zbliżamy się do Iglicy. Zaraz. Któż to przed nami? Ja tam nie idę. Ja tu zostaję. Albo dobra. Ale jak tylko dojdę do punktu kontrolnego, zatrzymujemy. Byle nie boss fight. Byle nie boss fight. A mało ich jest. Imperius. Twój rodzaj nie ma tu wstępu. Jeśli jeszcze raz cię spotkam, umrzesz. Chyba nie zauważyłeś moich skrzydełek. Nie zważaj na niego. To twoja walka, Nufalenko. Jesteś nawet potężniejsza niż przepowiedział Tyrael. Miejmy nadzieję. Lecz teraz musimy powstrzymać Diablo, zanim dotrze do kryształowego łuku. Dobra, ale tu widzę punkt kontrolny. Więc sobie wrócimy do twierdzy, która jest teraz naszą bazą wypadową i w tym akcie, i w poprzednim. I sprzedamy... Na krew Rakisa! Jak go zatrzymać? Nawet jeżeli będziemy żyć dostatecznie długo, aby dochować się wnuków, i tak nam nie uwierzą. Mam trochę... A nawet jeśli część mojego towaru pochodzi od zabitych żołnierzy, to co? Oni już go nie potrzebują, prawda? A ja jak najbardziej. Dobra. Resztę odnosimy do... skrzyni. Wykonajmy sobie, co tam się da. I kto jest bossu? Dobra. Od niego już więcej nam nie potrzeba. O. I jeszcze odwiedźmy kowala. Gdzie jest kowal? Tu. Dlaczego mam to zrobić? A dlaczego nie możesz dać mu księgi? Naprawimy sprzęt i zabieramy się do masowej produkcji lepszych zbroi. Jednak nie. Zostaje. To się wyprodukuje.
nowe rękawice. A załóżmy, że żeby mieć prawie wszystko złote. Spodnie się ulepszy. No i lepsze są. Tarcza wygląda gównianie, ale niestety jest lepsza. Wykorzystam to. No wykorzystasz, ale będziesz gównianie wyglądał. Stary sprzęt się sprzeda. Albo da do odzysku. Topas odstawiamy do skrzyni. I okej, dobra. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnej części. Zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls. Cześć!